Dlaczego zatrzymano Ziemkiewicza? A Rafał Ziemkiewicz. Zatrzymano mnie za poglądy. Zostałem zatrzymany za poglądy, które ponoć nie licują z wartościami uznawanymi w Wielkiej Brytanii, powiedział Rafał Ziemkiewicz. Dziennikarz, dopytując o to, jakie konkretnie poglądy, miał usłyszeć od funkcjonariusza prowadzącego czynności służbowe w jego sprawie, że ten nie wie, nie zna, ale na pewno są niewłaściwe. Do zatrzymania Rafała Ziemkiewicza doszło w sobotę rano na lotnisku Heathrow. Przyleciał do Anglii wraz z żoną i córką, która zaczyna studia na Oksfordzie na wydziale biochemii. Chciałem być na inauguracji roku akademickiego. Jestem dumny z tego, że córka dostała się tu na studia. To najlepszy wydział w tym kierunku w Europie. Niestety nie wyszło, powiedział Ziemkiewicz. Dziennikarza, vlogera, publicystę i autora książek zatrzymano na lotnisku, na przejściu granicznym. Usłyszał, że trzeba wyjaśnić pewne rzeczy. Był, jak napisał portal niezalezna.pl, przez trzy godziny zatrzymany na Hnadchrof, po czym poproszono go do pokoju przesłuchań, zebrano od niego odciski palców, zrobiono rewizję osobistą i wykonano zdjęcia, a następnie po kolejnych pół godziny powiedziano, że jest aresztowany. Zabrano mu rzeczy osobiste, dokumenty, leki na cukrzycę i telefon. Trafiłem do aresztu, w którym byli także inni mężczyźni. Trafiłem do aresztu, w którym byli także inni mężczyźni. Z większością z nich nie dało się porozmawiać w żadnym europejskim języku. Byli z Afryki, jakichś krajów daleko i blisko wschodnich. Był wśród nich obywatel Korei Południowej z nim akurat mogłem się dogadać po angielsku. On został zatrzymany za to, że zdaniem służb brytyjskich miał przy sobie za dużo gotówki. To za dużo oznaczało 2000 dolarów, a więc kwotę, którą bardziej zamożni ludzie przepuszczają w jeden wieczór, zażartował Rafał Zienkiewicz. Jego zdaniem to zatrzymanie jest konsekwencją sprawy sprzed kilku lat, kiedy to Rafał Pankowski, współzałożyciel stowarzyszenia Nigdy Więcej, sporządził raport w którym zwarł listę polskich antysemitów. Ponieważ na różnych listach Żydów umieszczany jestem regularnie, uzupełnienie tego obecnością na liście antysemitów uważam za zawodowy sukces, coś jakby zdobycie Korony Synaju, skomentował Ziemkiewicz w tekście dla Rzeczypospolitej w kwietniu 2018 rok. Na liście także Cookies, jak dziś powiedział w rozmowie z PAP na liście organizacji antysemickich znalazł się także Cookies. Z którym on sam nie miał wiele wspólnego. Ale za to był w stowarzyszeniu Endecja, który to projekt zakończył się, według słów Ziemkiewicza z 30 kwietnia 2018 rok. Fiaskiem, i powodem do wstydu. W 2018 rok, miało też miejsce zajście związane z Rafałem Ziemkiewiczem, miał mieć w Wielkiej Brytanii trzy spotkania autorskie, które miały odbyć się w Bristolu, Cambridge i pod Londynem, w to ostatnie zostało odwołane po interwencji posłanki Partii Pracy Rupy Huku. Lewicowa posłanka zarzuciła polskiemu dziennikarzowi szerzenie mowy nienawiści, antysemityzmu, chęci podboju państwa islamskiego. Huku zgłosiła sprawę do Home Office, w efekcie czego wykład odwołano. Polityczka zażądała też od Home Office, Departamentu do Spraw Imigrantów, aby wydał zakaz wjazdu Ziemkiewicza do Wielkiej Brytanii. Jak mówiła wówczas Gurdianowi, obecność Ziemkiewicza nie sprzyja dobrym relacjom rasowym gdziekolwiek w Wielkiej Brytanii. Rozczarowany lewackim krajem Rafał Ziemkiewicz podczas rozmowy telefonicznej z PAP przebywał na brytyjskim lotnisku, oczekując na samolot, który musi wrócić do Polski. Przyznał, że jest zmęczony i rozczarowany krajem, który okazał się lewacki i faszystowski w swoich działaniach.